Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Sieradzu zwołało uroczystą konferencję, w której poza najwyższymi władzami stowarzyszenia, przedstawicielami władz samorządowych i organizacji pozarządowych udział wzięli członkowie stowarzyszenia. Swoim zasięgiem obejmuje ono powiat sieradzki, Łaski, Poddębicki i Wieruszowski. Cukrzycę można nazwać epidemią XXI wieku. Choruje na nią coraz więcej osób, niezależnie od wieku, a w wielu przypadkach długo pozostaje ona nierozpoznana. Ona nie boli, ale w organizmie robi bardzo duże spustoszenie, a przede wszystkim u ludzi otyłych, u młodzieży, także już mamy, jak to się nazywa, epidemia cukrzycy XXI wieku. W Polsce ponad 3 miliony 100, chyba 50 osób choruje, ale to się systematycznie z każdą minutą powiększa. Cukrzyca, tak jak pani powiedziała, to jest epidemia i plaga XXI wieku i o dziwo jedyny prawie kraj w Unii Europejskiej, który w ogóle nie dba o cukrzycę, o chorych. Następują powikłania różnego rodzaju, amputacje, ślepota i tak dalej, ale to wszystko jest wina rządu, Ministerstwa Zdrowia w ogóle. Nie mamy dostępu do nowoczesnych analogów, nie mamy dostępu do inkretyn, które co prawda są drogie, ale lepiej chyba zapłacić więcej za leki niż płacić za amputację nóg, za renty dawać dla ludzi młodych jeszcze i inne powikłania jak ślepota, około 3000 zachorowań powstaje w przeciągu roku. No i 20 tysięcy dzieci zachorowuje. Jubileusz 30-lecia stowarzyszenia stał się okazją do podsumowania działalności tej organizacji. Podsumowując ze względu na to, że różne koleje losu tego stowarzyszenia były raz dobre, drugi raz mniej dobre, ale no w ogóle idziemy z postępem, ludzie są edukowani przede wszystkim. Mamy leki, mamy poradnie diabetologiczne na terenie, mamy oddział diabetologiczny, specjalistów, diabetologów, także edukatorów, pielęgniarek, także idzie to z postępem, chociaż nie jest tak, jakbyśmy jeszcze to życzyli sobie. Jest lepiej niż było te 30 lat temu. Jest ogromny postęp. To, że ci ludzie przychodzą na te spotkania, to też świadczy o tym, że tutaj jest dobre kierownictwo, że oni potrafią zmobilizować tych ludzi, żeby tutaj przychodzili. I życzę im z całego serca jak najmniejszych cukrów, jak najmniej powikłań i dużo, dużo wiedzy, jeszcze raz wiedzy i wszystkiego najlepszego. Główne cele Stowarzyszenia Diabetyków to przede wszystkim pomoc osobom chorym, rodzicom dzieci chorych na cukrzycę i szerzenie świadomości społecznej dotyczącej skutków niepodjęcia leczenia. Gdyby wszyscy przestrzegali zasad dietetycznych, byłoby o połowę mniej powikłań. Nie mówiąc już o lekach, tylko żeby świadomość człowieka, żeby on miał tu zarejestrowane w głowie, że jak będzie dietetyczne spożywał posiłki, to automatycznie będzie mu spadał cukier. Nigdy nie podwyższy się na takie jak 200, 300 i 400 w niektórych przypadkach. W trakcie uroczystości wręczono medale i odznaczenia za szczególne zasługi w działalności na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Miło nam poinformować, że jeden z takich medali otrzymał właściciel sieradzkiej TV Media Czesław Zasiński.